Witamy Państwa w kolejnym odcinku TKN Studio i dzisiaj jest z nami przedstawiciel służby zdrowia, dyrektor szpitala imienia świętego Łukasza w Końskich, pediatra dr Wojciech Przybylski. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I witam serdecznie jeszcze raz państwa. Panie dyrektorze, panie doktorze, na początek zapytam o zdrowie, bo to jest pytanie od kilku miesięcy zdecydowanie najważniejsze. Ja dziękuję bardzo, dobrze, tak. Jestem już po 5-dniowym urlopie na Półwyspie Helskim. 2 tygodnie minęło, wszystko jest w porządku. Tłumy były? Nie, nawet było znośnie. Widziałem, że w tych, przede wszystkim w sklepach, w restauracjach przestrzegano zasad. Ludzie nosili maseczki, był dystans zachowany. Na plaży również był dystans. Także spokojnie, jeżeli się przestrzega pewnych zasad, to można być bezpiecznym nawet na urlopie na naszym wybrzeżu. Epidemia koronawirusa trwa. Dzisiaj jesteśmy świeżo po wprowadzeniu pewnych restrykcji w powiatach. Nie wiem, czy pan dyrektor zdążył już usłyszeć tę wiadomość. U nas w regionie jest na razie spokojnie, niemal same ozdrowienia od jakiegoś czasu. Z czego to wynika, że jest w jednym regionie tak, w innym inaczej? No, wynika to z różnych przyczyn. Być może z większej migracji ludzi w niektórych województwach, w niektórych powiatach. Poza tym są to regiony, które również mają dużo osób, dużo zakłady pracy, na przykład Śląsk czy Wielkopolska. Natomiast ważne jest to, żeby w tych regionach właśnie, tak jak pan powiedział, dokonać wzmożonego reżimu sanitarnego, ale tylko w tych miejscach, w tych powiatach, w których rzeczywiście mamy duże ogniska epidemiologiczne, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie wygaśnie. Zdajemy sobie sprawę musimy z tego, że musimy z nią żyć i że od czasu do czasu będą masowe zakażenia, zwłaszcza, że jak donoszą doniesienia naukowe, pacjenci bezobjawowi zakażają i oni są tutaj potencjalnym źródłem zakażenia. Po tych miesiącach oswajania się z wirusem, co może pan o nim powiedzieć? Bo te przecież przez nasz szpital też jakieś przypadki się przewinęły. Czy można o nim powiedzieć, że on jest mniej groźny niż myśleliśmy na początku, czy trudno taką tezę stawiać? Znaczy, on jest groźny w zależności od wieku. Do 20 roku życia nie obserwowano w świecie przypadków śmiertelnych. Mhm. Oprócz kilkunastu przypadków dzieci w Nowym Jorku, ale to były dzieci z czynnikami ryzyka, z otyłością, z cukrzycą oraz innymi chorobami. Im starszy człowiek, tym ryzyko jest większe. I tutaj największe jest ryzyko osób po 75 roku życia, ale już ono zwiększa się od 60. Czyli wiemy, że nasi dziadkowie, nasi staruszkowie, którzy już mają powyżej 75 roku życia, powinni być pod szczególną ochroną. Między innymi też takie rekomendacje mają być wydane, żeby na weselach, bo one są w chwili obecnej też źródłem zakażenia, nie przybywały osoby powyżej 65 roku życia. Mhm. Z jednej strony mamy ten wirus, mamy epidemię, z drugiej strony mamy też problemy gospodarcze, z drugiej strony szali, mamy problemy psychiczne osób, które są zamykane w domach. Czy to się da jakoś zdroworozsądkowo wyważyć? Wie pan, rzeczywiście ja już pracuję 37 lat w systemie opieki zdrowotnej i po raz pierwszy spotykamy się z taką sytuacją pandemii choroby wirusowej, groźnej choroby. Czy da się pogodzić wszystkie elementy, o których pan mówił? Jest bardzo ciężko, dlatego że wiele osób, nawet ci, którzy chorują bezobjawowo, bardzo przechodzą ciężko psychicznie. No właśnie o tym mówię. To jest właśnie to ryzyko tego, że mamy do czynienia z niewiadomym czynnikiem, nowym czynnikiem chorobotwórczym i nikt nie wie, jakie będą odległe skutki tego wirusa, bo my dopiero możemy obserwować to w perspektywie półrocznej i takie doniesienia naukowe są i one już mówią o tym, że są skutki po 6 miesiącach po przechorowaniu, zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i również w zachowaniach emocjonalno-psychicznych. Dotykają one aż 1/3 pacjentów, a więc przechorowanie nie jest takie bezbolesne. I aspekt gospodarczy też jest bardzo ważny, bo z tym się wiąże również ta bezczynność człowieka, czyli nie dość, że spada gospodarka, spadają podatki, spadają obroty, muszą iść na postojowe, czyli tracą na dochodach, a jednocześnie brak tej takiego bezpieczeństwa, tej świadomości, że idę do zakładu pracy, a jestem bezpieczny, chociaż pracodawcy robią wszystko, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Mhm. Panie dyrektorze, powiat konecki póki co, no można tak powiedzieć, że przechodzi prawie bosą stopą przez tą pandemię, na szczęście. Nie zapeszając tego wirusa, jest u nas na ten moment mało, ale pamiętamy, że on był także w szpitalu. Jak wam się wtedy to udało opanować, tą sytuację? Więc rzeczywiście mamy, na dzień dzisiejszy mamy 4 aktywnie zakażonych pacjentów. Czyli można powiedzieć, 4 osoby mogą zakażać innych, ale one są w izolacji domowej. Nikt nie jest hospitalizowany. Na początku uczyliśmy się tej choroby, jak postępować z pacjentami,
I od 4 kwietnia, kiedy uruchomiliśmy specjalny oddział, który jest jakby wzorcowy w województwie, a również w kraju, oddział kwarantanny, oddział przejściowy, tam kierujemy wszystkich pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego, a są z objawami podejrzeń, które sugerują COVID-19. Mhm. Robimy tam badania. Pacjenci mają opiekę lekarską, pielęgniarską i po uzyskaniu testu ujemnego, wtedy kierujemy pacjenta na właściwy oddział, czyli na przykład na chirurgię, czy na ginekologię, czy na oddział kardiologiczny lub wewnętrzny, a jeżeli jest dodatni wynik, wtedy wysyłamy pacjenta do szpitala jednoimiennego i od 4 kwietnia przez ten oddział kwarantannowy przewinęło się ponad 500 pacjentów, czyli jest to dowód na to, że jednak no, nasze służby... Duża skala. Tak. Ja jestem zaskoczony. Spodziewałem się, że to aż taka liczba. Duża, że po pierwsze to świadczy o tym, że nasz personel jest bardzo wyczulony i dobrze przygotowany, przeszkolony w objawach choroby, czyli w selekcji pacjentów, a jednocześnie mamy stworzone możliwości, żeby pacjenta bezpiecznie zatrzymać w szpitalu, nie narażać pozostałych pacjentów i personelu oddziałów i doprowadzić do takiej selekcji, do takiego wstępnej oceny, czy pacjent jest zarażony COVID-19, czy nie. Takie oddziały działają już w całym kraju? Znaczy, taki oddział działał pierwszy w naszym szpitalu w kraju. Mhm. Pan wojewoda świętokrzyski, pan wojewoda zalecił wszystkim szpitalom w województwie świętokrzyskim utworzenie takich oddziałów, dał takie rekomendacje. Ja przedstawiałem to również na konferencji w Krakowie, takiej ogólnopolskiej z zakresu zarządzania, jako propozycję rozwiązania nadmiernej ilości zachorowań, które będą jesienią, bo należy tutaj pamiętać, boimy się tak, powstało pojęcie flu COVID, czyli boimy się grypy i COVID-u. Pomieszania pacjentów, którzy mogą być we wrześniu, październiku, listopadzie w tym roku. Mhm. I ten oddział jakby rozwiązuje. Do tego musimy uzupełnić to szybkimi testami na grypę, które mamy w szpitalu. Oczekujemy, że we wrześniu pojawią się szybkie testy na rozpoznawanie COVID-19. Na chwilę obecną szpital pracuje w 100% normalnie, no nie licząc tego przejściowego oddziału. Wszystkie oddziały funkcjonują? Wszystkie oddziały funkcjonują. Obserwujemy zmniejszoną liczbę pacjentów zgłaszających się do naszego SOR-u. Być może to wynika z okresu wakacyjnego, ale również z tego, że mniej osób choruje na inne choroby, bo jakby COVID wyparł inne choroby. To pokazują statystyki opublikowane przez Państwowy Zakład Higieny, że zmniejszyła się liczba wirusowych zachorowań innego typu, na przykład odry, ospy wiecznej, świnki czy chorób przeziębieniowych. A więc pracujemy na pełny gwizdek. Każdy pacjent, który wymaga leczenia szpitalnego, jest przyjęty. Każdy pacjent, który wymaga ratowania życia, jest przyjęty. Tutaj mamy oddzielną ścieżkę, no bo wiadomo, że jeżeli pacjent w stanie zagrożenia życia, nie może być hospitalizowany w oddziale przejściowym, nie może czekać na wynik, bo najważniejsze jest ratowanie życia. I ci pacjenci, którzy wymagają natychmiastowych zabiegów operacyjnych, wykonania zabiegów endowaskularnych, czyli w zawale mięśnia sercowego, czy leczenia udaru, są przyjmowani z pominięciem tego oddziału, ale z zachowaniem bardzo ostrych procedur, i pobraniem badania w momencie przyjęcia do szpitala. Także jest ten mechanizm gwarantujący, że nikomu, kto ma objawy zagrażające życiu, nie zostanie nieudzielona pomoc. Panie dyrektorze, jakby pan ocenił ten ruch, który na wiosnę się wytworzył, to znaczy szycie maseczek, dostarczanie obiadów w służbie zdrowia? Wyście poczuli się w końcu docenieni? Społeczeństwo w jakiś sposób zareagowało pozytywnie? To jest coś, czego brakuje na co dzień, czy może nie? Tak, oczywiście były to bardzo pozytywne objawy ze strony społeczeństwa naszego koneckiego również, bo do tej pory jeszcze otrzymujemy maseczki szyte, które rozdajemy naszym pacjentom, bo pacjent może mieć taką maseczkę już nieprofesjonalną, jeżeli jest w szpitalu i jeżeli udaje się na zabiegi, czy udaje się na badania diagnostyczne. Po raz pierwszy spotkałem się, że kilka osób, 8 osób wpłaciło również dotacje finansowe na kwotę około 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy na rzecz walki z COVID-em. Również parafia rzymskokatolicka Świętego Chrystusa Odkupiciela w Końskich wpłaciła darowiznę. A więc te gesty i te środki finansowe no jakby świadczą o tym, że uzyskaliśmy wsparcie na początku tej epidemii. Liczę, że ono będzie cały czas.
Polacy się w trudnych momentach zawsze motywują i też tutaj apelujemy o to wsparcie, bo być może na jesieni ono będzie jeszcze bardziej potrzebne niż było to na wiosnę. Panie dyrektorze, przejdę do aspektów już stricte lokalnych. Ostatnio tutaj u nas w studio gościł członek zarządu powiatu koneckiego, Dariusz Banasik. On mówił o sytuacji finansowej szpitala i o tym, jak to radni nie mogli przyjąć sprawozdania finansowego. Chciałem zapytać, jak obecnie wygląda ta sytuacja z pana perspektywy? Czy ona się polepsza, czy jest konstant? Wysłuchałem tego wywiadu i byłem zaskoczony, gdyż padła tam cyfra 20 milionów długu. Chciałbym zdementować tę informację. Szpital Konecki nigdy nie miał 20 milionów długu. Natomiast rzeczywiście w 2018 roku wystąpiła strata. Strata w wysokości 8 milionów 300 tysięcy. I zgodnie z przepisami właściciel szpitala powinien pokryć różnicę pomiędzy stratą a amortyzacją, czyli chodzi tu o kwotę 5 milionów 200 tysięcy złotych. A więc nie jest to dług, tylko różnica pomiędzy wysokością straty, amortyzacją. Szpital nie ma długu do tej pory, czyli na dzień 30 czerwca jego strata wynosi 4 miliony 400 milionów. 300 tysięcy, tak? Czyli się 4 miliony 400 tysięcy zmniejszyła się. Również w roku 2019, który jest zakończony i bilans już jest przekazany do właściciela, strata wynosi 5 milionów 400 tysięcy, z czego jakby do pokrycia przez powiat jest 2 miliony 100 tysięcy. Czy to są duże kwoty? Nie są to duże kwoty, bo podam Państwu przykład, że powiat włoszczowski, mający o połowę mniejszą liczbę mieszkańców, o połowę mniejszy szpital, pokrył stratę za rok 2018 w kwocie 4,5 miliona złotych. Ostrowiec, który jest porównywalnym powiatem do naszego, pokrył stratę szpitala w wysokości 16 milionów złotych. Czyli tam są ogromne kwoty, ale samo pokrycie straty dla tych szpitali to nie jest problem. Problemem jest dług, który te szpitale mają, powiatowe, sąsiadujące z nami. Natomiast Konecki Szpital nigdy nie miał długu od ponad 20 lat od wprowadzenia reformy. Natomiast strata wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów i wzrostu kosztów płac, bo przecież, jak Państwo wiecie, najniższe płace urosły z 1000 prawie 700 zł do 2600, więc to są problemy, które powodują, że ta strata się nasila. W ubiegłym roku jako dyrektor musiałem podnieść wynagrodzenia około 200 pracowników z powodu gwałtownego wzrostu wynagrodzenia najniższego z 2200 na 2600, co dało kwotę około 70-80 tysięcy miesięcznie. A oprócz tego naszą stratę generuje zakład opiekuńczo-leczniczy, który... O ZOL jeszcze chciałem zapytać. ...który właśnie dostarcza nam prawie 1 200 000 straty i problem dofinansowania pobytu pacjentów w tym ZOL-u przez powiat i gminy powiatu do tej pory nie został rozwiązany, chociaż rozmawiamy o tym już od prawie 10 lat. No właśnie, panie dyrektorze, mówimy o tej stracie, mówimy o tym, że radni nie przyjęli sprawozdania, to dla was też ma inne konsekwencje, bo wy macie troszeczkę związane ręce. Tak, na przykład nie możemy uzyskać starcia o kredyt. Rozmawiamy z Bankiem Gospodarki Krajowej, który obsługuje ponad 150 szpitali w Polsce. I Bank Gospodarki Krajowej stwierdził, że nie spotkał się z taką sytuacją w kraju, że właściciel nie pokrył tak niewielkiej straty, bo 5 milionów złotych za 2018 to nie jest wielka kwota. Dla powiatu mającego budżet 120-130 milionów złotych, zwłaszcza, że podkreślam, powiaty biedniejsze pokrywają stratę w takiej samej wysokości, a nawet i... przy mniejszej liczbie mieszkańców. Tak, nawet i pokrywają straty w wysokości 16 milionów złotych. Natomiast no, to utrudnia nam dostęp do bieżącego finansowania. No, udało nam się na przykład realizować projekt farmy słonecznej na kwotę ponad 5,5 miliona złotych i tylko dzięki moim staraniom i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach uzyskaliśmy na to pożyczkę w wysokości 2,5 miliona bez kredytu, bez zabezpieczenia bankowego. Także jest to duży problem. Farma już generuje oszczędności? Tak, oczywiście farma już generuje. Mamy prąd ze słońca już od początku lipca, a koszty miesięczne opłaty za prąd to są około 60 tysięcy złotych, więc liczymy się z tym, że tę pożyczkę, którą zaciągnęliśmy, bo niestety zaciągnęliśmy pożyczkę na 10 lat w kwocie 2,5 miliona złotych, będziemy spłacać bezpośrednio z niższych rachunków za prąd. A więc tutaj jest bardzo ważne to, że szpital inwestuje w coś, co przynosi efekty. Bo nawet jeżeli inwestujemy w sprzęt medyczny, to on przyniósł efekty, bo Państwo pamiętacie dużą inwestycję blok operacyjny JOJOM, która kosztowała 20 milionów i też tutaj
uzyskaliśmy wsparcie z powiatu, ale no niestety niewielkie, około 5 milionów. Musieliśmy zaciągnąć kredyt w banku spółdzielczym na okres 10 lat i dołożyć no, około 8 milionów z własnych środków. To spowodowało, że liczba zabiegów operacyjnych zwiększyła się z 4 tysięcy do 8 tysięcy, a tym samym zwiększył się kontrakt dla szpitala. Mm-hmm. Czyli przychody. Panie dyrektorze, to co z tym ZOL-em? Jak pan widzi jego dalsze funkcjonowanie? Bo wiemy, że to jest problem od kilku lat, bo przypomnijmy w ogóle naszym widzom, że ZOL do tej pory współfinansowany był też przez gminę, a przynajmniej takie było założenie. No, znaczy, takie było założenie. No, ZOL jest finansowany po pierwsze z Narodowego Funduszu Zdrowia, tu stawki nie są wysokie. I po drugie z 70% emerytur bądź świadczenia które, pensjonariusza, który jest w tym ZOL-u. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszym ZOL-u są osoby, które mają niskie dochody. To jest 700, 800 zł, 900, 1000. A więc te 70% nie pokrywa kosztów utrzymania pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. I już od wielu lat staraliśmy się, żeby doszło do współfinansowania tego ZOL-u. Nawet prowadziłem rozmowy z burmistrzami, starostami. Burmistrzowie zadeklarowali się, to było jakieś 4 lata temu, że będą pokrywali 50% dofinansowania tego ZOL-u pod warunkiem, że powiat dołoży się 50%. Mm-hmm. Do tej pory ta sprawa nie została rozstrzygnięta. Żadna z gmin nie pomaga? Nie. Dobrze, panie dyrektorze, o sterylizatornie także chciałem zapytać, bo wiemy, że to jest problem, który przewija się. Tak, że macie to jest problem, który się przewija już od 2 lat, dlatego że centralna sterylizatornia to jest taka komórka organizacyjna, która jest najważniejszą w szpitalu, jedną z najważniejszych, bo ona przygotowuje oprzyrządowanie dla ponad 8 tysięcy zabiegów operacyjnych. Mhm. Czyli sterylizacja, dezynfekcja sprzętu gwarantuje to nam bezpieczeństwo leczenia dla pacjentów i bezpieczeństwo dla personelu. To chyba też ważne właśnie w tej obecnej sytuacji. Szczególnie w tej obecnej sytuacji, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby centralna sterylizatornia nie funkcjonowała w szpitalu, kiedy walczymy z wirusem, który jest bardzo zaraźliwy. I tutaj złożyliśmy wniosek do budżetu państwa na kwotę około 6 milionów złotych i wniosek ten złożył pan starosta i zarząd powiatu, złożył deklarację dofinansowania z budżetu własnego tego zadania, ale pojawiła się już pierwsza informacja, jaką mam, żadna firma nie jest w stanie dostarczyć nam urządzeń w tym roku. Taki jest popyt na urządzenia sterylizujące w świecie, że firmy dopiero mogą dostarczyć to w przyszłym roku. Czyli nie ma szans na rozstrzygnięcie przetargu. Nie ma szans na rozstrzygnięcie przetargu ze względu na to, że nikt nie złoży oferty. Dopiero można się spodziewać, że w drugim półroczu przyszłego roku mogą być wolne moce przerobowe. Takie są zamówienia na ten sprzęt w całym świecie. To w jakim stanie jest ta sterylizatornia, którą macie w tej chwili? Ta sterylizatornia jest w stanie dość dostatecznym, można powiedzieć. Ona funkcjonuje dzięki temu, że personel, który tam pracuje, dba o te urządzenia i nasza sekcja eksploatacji aparatury medycznej nadzoruje bezpośrednio te urządzenia. Jeżeli dochodzi do jakichkolwiek awarii, to są usuwane zgodnie z wymaganiami technicznymi i co ważne, robimy przeglądy, żeby zapobiec tym awariom. Natomiast no, tutaj nikt nam nie da gwarancji, że 18-letnie urządzenie w pewnym momencie nie odmówi posłuszeństwa. Taka awaria, jak rozumiem, wstrzymuje pracę bardzo dużej części tak, szpitala. Tak, wstrzymuje funkcjonowanie wszystkich oddziałów zabiegowych i no, wtedy trzeba szukać innego rozwiązania. Wiem, że niektóre szpitale w Polsce korzystają wtedy ze sterylizatorni w innych szpitalach. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No to już na koniec, panie dyrektorze, jakie plany na najbliższe miesiące, może lata dla naszego szpitala? Co byście chcieli zrobić, żeby no jednak iść do przodu? To chcemy wprowadzić ucyfrowaną aptekę, czyli wprowadzić system dystrybucji leków na pacjenta imiennie. W ten sposób wprowadzimy nowoczesną technologię medyczną, polegającą na tym, że zlecenia na pacjenta będą przekazywane bezpośrednio przy łóżku pacjenta do apteki i tam apteka będzie automatycznie paczkowała imiennie leki na każdą osobę. Każde łóżko, tak? Na każdego pacjenta, tak żeby nie było pomyłek i leki będą wydawane wtedy nie raz na 3 dni do oddziału, tylko będą wydawane systematycznie po każdym zleceniu, a więc 2, a nawet 3 razy na dobę. Jest to duże wyzwanie, ale jest to do zrealizowania. Ja takie systemy widziałem w wielu szpitalach za granicą, gdzie kształciłem się, uczyłem i przebywałem na takich stażach. Jest to niezwykła innowacja w Polsce. O ile wiem, 2 szpitale w Polsce mają taką
cyfrową aptekę. Chcemy również usprawnić cały system informatyczny. Kończymy projekt unijny związany z modernizacją całej serwerowni oraz przesyłania informacji. Chcemy rozwinąć telemedycynę. No niestety współpracujemy tylko z dwoma szpitalami, onkologią i ze szpitalem wojewódzkim oraz z teleradiologią. Pozostałe szpitale jakby nie są przygotowane do informatyzacji. Wiemy, że jest to też duże wyzwanie, a jednocześnie chcemy dalej rozwijać te dyscypliny, które są w naszym szpitalu ważne, czyli oddziały zabiegowe, i rozwijać w dalszym ciągu te oddziały, które ratują życie pacjentom, tak jak kardiologia czy neurologia. Trzymamy kciuki za wszystkie te projekty. Dzisiaj już musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. I dziękujemy Państwu za uwagę, życząc zdrowia.